Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj dwóch panów. Karol Krajewski, koordynator Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion w Płocku. Dzień dobry państwu. I Michał Dylicki, zastępca koordynatora. Dzień dobry, witam. A porozmawiamy dzisiaj, jak już pewnie państwo się domyślają, o znaczeniu krwi i konieczności jej oddawania. Jak z waszej perspektywy można zachęcić Polaków do oddawania tego najcenniejszego leku? No, najważniejszym tutaj aspektem jest oczywiście promowanie tego oddawania poprzez różne akcje organizowane. No, czy tutaj od najmłodszych lat organizowanie to w szkołach średnich, tak, wśród osób niepełnoletnich. No i zachęcanie ich przez różne aspekty, czy to upominków, czy jakichś tutaj talonów do pizzerii, czy do kina, żeby jak najbardziej ich zachęcić takim w młodym wieku bardziej tutaj gadżet. Takie przekupstwo trochę. Takie przekupstwo można powiedzieć, no ale trzeba u nas, jak gdyby nasza, jak gdyby jest kultura, że każdy lubi takie coś otrzymywać, więc na takiej zasadzie. No oprócz tego wiadomo, krwiodawca otrzymuje słodkie czekolady, tak? Więc my coś jeszcze dodatkowego od siebie, żeby też miał coś przyjemnego. Czyli mówisz, zachęcić ich do tego pierwszego kroku po prostu, tak? Żeby spróbowali, jak to jest. A Michał, jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo wiemy, że jesteś strażakiem ochotnikiem. Tak się złożyło. Obok tego, że zachęcamy, to staramy się też te osoby, tych przyszłych dawców uświadamiać. Bo należy pamiętać, że obok tego, że krew jest potrzebna, tak jak nam się najczęściej wydaje przy zdarzeniach nagłych, tutaj ściśle związane chociaż ze strażą te wypadki drogowe, o których najczęściej się mówi, ale krew to również zabiegi planowe, bez których, które by się nie odbyły bez tak naprawdę tej krwi. I te wszystkie rzeczy, które dzieją się w szpitalach, bardzo często ta krew jest potrzebna i niezbędna. Także jednym elementem to jest to zachęcanie, o którym mówi Karol i w tym kierunku również idziemy, ale druga sprawa to jest też edukacja, do czego tak naprawdę ta krew jest potrzebna i w którym kierunku ta krew jest dalej przekazywana, tak? No, takie akcje zachęcające na pewno są niezwykle istotne, bo z tego co wiem, to honorowe dawstwo ma pewien problem z nowymi uczestnikami, tak, z nowymi członkami klubu honorowych dawców krwi. To starsze pokolenie no, już powoli odchodzi, a to młode tak niekoniecznie się garnie. Chyba do oddawania krwi. Zgadza się. A w pokoju przecież my z Michałem, ja zacząłem oddawać w szkole 70, to była moja pierwsza przygoda z krwiodawstwem w szkole. No, Michał też pierwszy raz oddawał krew tutaj w szkole chemii w Płocku, więc my naszą przygodę jakby z krwiodawstwem zaczęliśmy w szkołach średnich w Płocku. Czyli ile lat już jesteście? Ja akurat już nie mogę oddawać krwi, ale pierwsze lata stawiałem to w 2003-2004 roku pan Siwanowicz w 70 w Płocku tutaj organizował akcję krwiodawstwa, no i tu do mnie cała klasa prawie chodziła oddawać krew. No bardzo potrzebna inicjatywa. Co robicie jako HDK Legion, żeby właśnie takie akcje krwiodawstwa promować? Jeżeli chodzi o takie akcje, no staramy się tutaj robić bardzo szeroko, bo akurat współpracujemy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa, z różnymi sponsorami. Nasze akcje są tutaj dedykowane aż w czterech powiatach, czyli w mieście Płocku. To są akcje w ciągu roku, już jedna się odbyła, stacjonarne w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa. Krwawe soboty. Są też akcje na terenie miasta Płocka, czy to współpracujemy z pizzerią, czy to robimy pod Wojskowym Centrum Rekrutacji, czy to robimy w szkole średniej, teraz robiliśmy w chemiku, też będzie jeszcze kolejna akcja. Też robimy w powiecie w polskich różnych gminach. W stałe mamy akcję w sierpcu, tak, przy McDonaldzie, więc tak samo mamy też przy sklepie w Gostyninie, też mamy akcję. No też staramy się rozkręcić jak najbardziej, żeby promować, zachęcać te osoby do oddawania krwi. Widać już jest od zeszłego roku, że jednak delikatnie to wzrosło, bo niestety to, co rozmawialiśmy w tych dużych zakładach pracy, co wszyscy znają, noż te kluby praktycznie no, pomierały, bo te osoby, które oddawały kiedyś krew, noż teraz praktycznie nie oddają, jak gdyby ta idea zajmowała, więc my jak gdyby taką świeżością, młodością, bo głównie działamy, opieramy się tutaj internet o różne właśnie działania promocyjne, facebookowe, więc jak gdyby najbardziej przyciągać te osoby, żeby po prostu młody był narywek. Oczywiście jest najważniejsze tutaj no, szkoły i jeszcze raz szkoły, no i te akcje, które są w terenie, żeby kogokolwiek
przyciągnąć jak najbardziej. Akcje w terenie, rozumiem, organizujecie z mobilnymi krwiobusami. Jak oceniacie statystycznie ilość osób, jaki jest odzew na wasze akcje? Odzew jest na pewno duży i to bardzo cieszy. Tak statystycznie, bo już przechodzimy do takich stricte statystyk, te akcje, które były organizowane w zeszłym roku, w minionym roku 2023 przez nasz oddział klubu Legion, przy współpracy z wieloma partnerami, bo to też należy podkreślić, że mamy bardzo wielu partnerów, chociażby jednostka OSP w Słubicach, w której jestem też członkiem i ratownikiem, organizujemy takie akcje w terenie. Dzięki temu jest to możliwe i podczas tych akcji, które się odbywały właśnie w minionym roku, udało nam się zebrać przeszło 300 litrów krwi. To jest bardzo dużo krwi, naprawdę to jest świetny wynik i dzięki temu, że te osoby są przyciągane do takich akcji, ta krew pojawia się w obiegu, ta krew może być wykorzystywana właśnie do tych zabiegów planowych, o których mówiłem, ale również podczas zdarzeń nagłych, których niestety nasilenie widzimy z reguły w okresie letnim. No jak sami widzimy, śledzimy, no tych zdarzeń drogowych chociażby jest właśnie najwięcej w tym okresie letnim, okresie wakacyjnym. Nieskromnie też troszkę dodam, że jedną z największych akcji, czy tak naprawdę największą akcją, którą Legion organizował i współorganizował, to była akcja właśnie w Słubicach, która odbyła się w sierpniu minionego roku. Podczas takiej jednej akcji prawie 30 osób oddało krew. Dzięki tej współpracy, która okazała się bardzo owocna, można było uratować życie i zdrowie poprzez właśnie tą krew, która trafiła do szpitali, do nagłych wypadków. To jest niezwykle ważne, bo tak jak już wspomnieliśmy, to jest lek, którego nie można wyprodukować. Tak, nawet osoby, które przyjeżdżały z różnych rejonów, mieliśmy osoby, które potrafiły z Wyszkowa przyjechać, czy z Sochaczewa właśnie do Słubic, bo im najbardziej pasowało tutaj, czy osoby, które przejeżdżały z Warszawy gdzieś tam w teren Wrocławka jechały, więc jak najbardziej bardzo fajnie, a szczególnie, że to było w okresie właśnie takim letnim, więc po prostu, a też ta akcja właśnie była... Udało się zrozumieć, ale to też wcześniej była akcja, tutaj też dużo działań promocyjnych, współpracy z wieloma partnerami, poprzesuwanie akcji, żeby właśnie jak najlepszy tego efekt osiągnąć tych akcji, więc dlatego to jest duży sukces i też duże oczywiście wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, koła gospodyń, no ale tutaj oczywiście ukłony w stronę Michała, no, który na tym terenie działa, współpracuje z tymi organizacjami, był dlaczego w Dmuchańce, było coś tego, więc naprawdę bardzo fajnie. Mhm. Ale wiem, że klub HDK to Legion nie tylko krwiodawstwo, zajmujecie się też pierwszą pomocą. Dlaczego ta dziedzina jest tak istotna? Poszerzyliśmy naszą działalność tak naprawdę o pierwszą pomoc, tak naprawdę z bardzo prozaicznej przyczyny, ponieważ ta krew, którą zbieramy, też służy do pomocy. Więc jakby samo przez się nasuwa nam się kontynuacja tego tematu, czyli kwestie pierwszej pomocy, którą wprowadziliśmy tak naprawdę w dużej mierze dzięki Karolowi, który szukał jakby środków zewnętrznych na działania związane z pierwszą pomocą. I takie pierwsze działania zaczęliśmy realizować wśród grupy tak naprawdę dzieci i młodzieży na terenie szkół miasta Płocka, powiatu Płockiego, powiatu gostyńskiego i sierpeckiego. Było to możliwe dzięki tak naprawdę wydatnemu wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, czy też w dalszej perspektywie i Urzędu Miasta Płocka oraz i Ministerstwa Obrony Narodowej, dzięki którym udało się realizować te projekty. To nas zachęciło do działania, ponieważ zobaczyliśmy, że naprawdę jest duża potrzeba realizacji tych podstaw tak naprawdę pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych, bo zaobserwowaliśmy, że o tej pierwszej pomocy już zaczęło się oczywiście bardzo dużo mówić w ostatnim czasie, mamy taką tendencję i to bardzo dobrze, natomiast jakby dużo osób działa na płaszczyźnie teoretycznej. I płaszczyzna teoretyczna też jest potrzebna, bo to jest podstawa do wszystkiego, ale potrzebujemy też płaszczyzny praktycznej, na której my się bardziej zaczęliśmy skupiać. I nawet te małe dzieci, przedszkolaki, z którymi również mieliśmy do czynienia, które uczestniczyły w takich naszych bardziej pokazach, aniżeli szkoleniach, ale mogły dotknąć tego fantoma, mogły spróbować ucisnąć takiego fantoma, zobaczyć jak to jest i dzięki temu kodować sobie w głowie mniej więcej schemat tego postępowania oraz tego, że coś takiego występuje, jak te fantomy właśnie do ćwiczeń, chociażby resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a to będzie procentowało dalej w momencie, kiedy będziemy pojawiać się być może częściej u takich dzieciaczków, może za rok w kolejnej klasie, może za dwa lata, może gdzieś na jakimś pikniku czy w innych miejscach, ale też warto zauważyć jedną rzecz, że w przypadku szczególnie takich dzieci, ale też również i dorosłych, to jest istotny aspekt, żeby znać przynajmniej numery ratunkowe, na które należy zadzwonić. I bardzo nas cieszy, bo naprawdę widać to, że nauczyciele w szkołach edukują dzieci pod tym kątem, że te numery alarmowe są im wpajane już naprawdę tak od samego początku. Natomiast pamiętajmy, że jest wiele sytuacji, gdzie dziecko zostaje samo w domu z babcią, z dziadkiem, tej osobie starszej coś się na przykład dzieje i dziecko nie znając takiego numeru alarmowego ma bardzo dużo
duży problem poinformować kogoś o takim zdarzeniu nagłym, a jak wiemy, w pierwszej pomocy bardzo duże znaczenie ma czas podjęcia jakichkolwiek działań. To jest bardzo ważne to, o czym mówicie. Ja sobie jeszcze tak myślę, że poznając samą teorię, tak naprawdę ciężko nam sobie wyobrazić, jak zareagujemy w praktyce, bo tutaj dochodzi jeszcze ten czynnik emocjonalny, którego w teorii my nie uwzględniamy w ogóle. A to jest przecież strach, to jest niepewność, to jest taki paraliż mózgu, można nawet nazwać, u niektórych występuje, że jeżeli my tego bardzo dobrze nie wyszkolimy, to ciężko nam się będzie zachować w takiej sytuacji kryzysowej, trudnej. Także ogromne gratulacje dla Was za to, co robicie, ogromny szacunek, bo są to na pewno rzeczy, które każdy z nas powinien wiedzieć, powinien znać i każdy z nas też, jeżeli tylko może, jeżeli tylko względy zdrowotne mu na to pozwalają, powinien oddawać krew. Uświadommy sobie, że każdy z nas lub z naszych bliskich może znaleźć się w sytuacji, kiedy ta krew po prostu będzie potrzebna. Tak, zgadza się. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy osoby do współpracy do naszego klubu, które by chciały się włączyć, czy to oddawanie krwi, czy też pomóc nam w organizowaniu zbiórek krwi, czy też by chciały osoby, żebyśmy odwiedzili ich z pokazem pierwszej pomocy, bo też takie mieliśmy przypadki, żeby odwiedzać, nawet się do mnie kolega ze szkoły średniej odezwał, bo widział, że się tym zajmuje, żeby właśnie w przedszkolu zrobić pokaz pierwszej pomocy, więc naprawdę bardzo chętnie zapraszamy, postaram się w ramach możliwości czasowych, żeby wspomóc. Też bardzo fajną rzecz jeszcze wspomnę od naszej pierwszej pomocy. Już drugi raz robiliśmy edycję, ale to w sierpcu, całonocnych pokazów pierwszej pomocy, które się odniosły wielkim wrażeniem i dzieciaki ze szkoły tutaj średniej w sierpcu mają takie całonocne i jak to się mówi, zawody pierwszej pomocy, co naprawdę przynosi naprawdę aspekt, aż się tam dzieciaki bardzo w tych tematach nagrzewają, żebyśmy po prostu ich odwiedzili. Świetny pomysł, naprawdę. Sama bym chętnie taką noc spędziła w szkole, będąc w ich wieku, bo teraz już nie bardzo. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i za to, co robicie. Róbcie dalej. W moim studiu gościli Karol Krajewski i Michał Dylicki. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.